Dobra, sytuacja z poprzedniego odcinka jest dość tragiczna i musimy to jakoś zaradzić. Dlatego musimy zbudować dużo paneli słonecznych. I tutaj będziemy potrzebować coś takiego. Tylko to zmniejszymy odpowiednią ilość razy dokładnie i powstanie nam taki dzyndzelek, a po obu stronach tego dzyndzelka będziemy musieli zrobić punkty łącznościowe, byśmy mogli połączyć. Czemu mi się nie chce połączyć normalnie? Tak się połączy, ale tak już nie. Noż kurde! No to masz, pira za oko na środku. I tutaj tak samo. O. Nawet mogę to większe trochę zrobić. Ale też nie za bardzo. O, o, o. No wiecie wy co? Chyba, że ten odwrót powinienem dać? Nie. Niemożliwe. Dobra. I jeszcze tutaj baterie byśmy dali do środka jakieś. Chodź tutaj baterie. Wstrzymać coś za duże baterie. A tutaj na przykład za małe. Ja chcę takie wystarczające. Dobra. Dobra, takie jednak są wystarczające. Zmieniam zdanie. Jednak ty jesteś za duży. Musicie takiego zrobić. Dziwnie to będzie wyglądało? Tak. Czy będzie działało? Dokładnie. W sumie tutaj mogę na przyszłość wziąć sobie monopropelantu trochę. Ale już dopasowany. Serio? To nie jest dopasowane? O Boziu. Dobra. Takie coś. Teraz musimy tutaj panele słoneczne dać. Pokaźną ilość. Bo jak żeby inaczej. Nie dajmy sobie do akcji to. Akcja, wysuń, dwa, schowaj. Dobra. I no niech mi teraz powiedzą, że zabraknie mi energii. No kurde, to się wkurzę. Albo nie, wiem, wiem, wiem. Weźmiemy mniej tych. Ale zwiększymy sobie ich rozmiar. O, tak. Weźmy sobie 4 po prostu takie. Z dużo większym rozmiarem. Dobra, coś tego typu. Gitara. Tutaj by się sprzedało jakiś kontrola. Jakaś kontrola. O. Niby wszystko po tej stronie, ale po drugiej coś by się też się sprzedało. Więc dajmy coś takiego. Czy to jest na środku? Nie, dlatego trzeba to poprawić. Teraz jest na środku, tak samo tutaj u góry. Teraz jest na środku. Dokładnie. A wracając do tego, tutaj umieścimy sobie jeszcze małe pudełko. W sumie nawet takie odczepiane, byśmy sadali. To się znajduje tutaj, o. Takie dwa pudełeczka. I wnik będziemy musieli, jeżeli to w ogóle będzie możliwe, dać RCS-ki jakieś jeszcze. Te mniejsze. Da się tutaj ekwipunek, o. A nie da się. Ale te dzirsy sobie wezmę na wszelki wypadek, jakby mi w przyszłości zabrakło. A na RCS-ki bym mógł? A na RCS-ki bym mógł. W sumie nie, dajmy mu te małe RCS-ki jakieś. Te.
te są mniejsze. 4. Tutaj drugie 4. Dobra, mamy coś takiego. Ok, i tego paciąga. Będziemy musieli sobie najpierw dekapler dać. O. I zakryć tego paciąga tym. Trochę za dużo. Paciąg. Paciąg. Dobra, wracając do tego, dajmy sobie tutaj to i tutaj ten silniczek. To nam da 1000 metrów spokojnie. Jedynie co to bym jeszcze tutaj zrobił? Te arceski jakieś dodał. Te maluteńkie. Takie. Że w razie czego jakoś przydokować. Jakoś powinno mi się to udać. A teraz musimy to wynieść. Mamy taki kijek z panelami. Jeszcze w sumie możemy nawet tutaj coś dodać. Dobra. I to w sumie też pod jedynką schowaj. Dobra. Coś tego typu mamy. I teraz trzeba to będzie jakoś na orbitę wytransferować. Tutaj na pewno tym boosterem polecimy, bo to jest sprawdzony booster. Tutaj dajmy sobie rozdziałkę, przejściówkę jakąś. O. Mamy taki silnik dobry. Czy lecimy dalej ten? Dobra, mamy już ten silniczek. Teraz jakieś pusterki z boku. W sumie nie musimy tych największych dawać. Możemy nawet te chyba dać. O. A jeszcze teraz osłona. Tak, jeszcze przed startem musimy jednak zamienić te punkty, bo czytałem, że one nie były do dokowania nawet. I musimy użyć tych normalnych punktów dokujących. I dzięki temu przynajmniej nie będziemy mieli żadnych problemów. O, tutaj dam Brajczego, żeby ktoś inny mógł się dołączyć. Nazwijmy to, nie wiem. Dodatkowe. Ok, zapiszmy to sobie. I z czymś takim możemy teraz lecieć na stację. Zobaczymy, jak to przyjmą, czy to w ogóle miło, czy nie. I lecimy. Dobra. Odpalamy SAS i lecimy. Tylko nie dajemy za dużo boosta, gdyż nam po prostu to nie jest potrzebne. Chcemy trochę zaoszczędzić tego paliwa na środkowym stopniu, żeby, bo się później nam może sprzedać. Dobra, zium, zium, zium. Brzmi, że to wygląda jak takie coś, niesie takie coś. No cóż, nic nie poradzę na to.
Dobra, przyspieszmy trochę czasu. Dobra, nawet lecisz więcej. Ale za to musisz mi tutaj, tylko już nie na tym czasie. Muszę od razu zmieniać z orbitę. Żeby od razu już była bardziej pochyła i nie musieliśmy takie lecieć do góry i tracić bezsensownie, bo tutaj na spokojnie 80 km nam wystarczyłoby. Dobra, lecimy. O, widzę, że tu już opór niezły jest. Chyba weszliśmy w Max Q, mam takie wrażenie. Ale tylko wrażenie. Dobra, mamy już tyle, ile chcieliśmy. Teraz przyspieszmy i zobaczmy, czy nam się nie zmniejszyła jakoś bardzo orbita. Nie. Czyli możemy na spokojnie dodawać sobie manewr tutaj. Dobra, taki. Przybliżmy, bo nam się oddaliło trochę. I teraz tak. Jak już prawie tu jesteśmy, to w sumie. Jak będziemy. Warto, już nie ma atmosfery, to możemy to na spokojnie rozłożyć. Dostaniemy za to parę metrów na sekundę dodatkowych. I tak, potrzebujemy 1500 metrów. 20. Dobra, jakieś 24 sekundy przed tym. Muszę odpalić silnik, żeby nam coś dało. O, 2-1 czy 7. Haha. O, za szybko. I lecimy. Przyspieszamy czas. Tu się nic. Co tu się stało? Czemu się cały telepiesz? No, pamiętajcie, moi drodzy, nie zawsze warto tak ściągać. Znaczy przyspieszać czas, gdyż z wiadomych względów mechanika gry nie jest jeszcze na to dostosowana. Mogą się dziać różne turbulencje. Ale nie wiecie tego ode mnie. Dobra, 77 mamy. Teraz odlecimy od razu na Muna. Cyk, manewr tutaj. O. Pokaż mi widok. I orbitka. Dobra, przyspieszmy trochę. Dobra, gdzieś do tylu. I przekręcaj się. Już, już, już. Wiem, że lubisz, wiem, że chcesz. Oj, z tym razem dwa trzeba być ostrożnym. Konstrukcja miękka jak boa normalnie. Dobra, mamy gdzieś 15-17 sekund. Ta minus 0. Trzeba przyspieszyć. Siup. 20, dobra, tyle jeszcze się obrócisz. 17 mamy. Zaraz się tak trzeba będzie zmieniać silnik, bo ten już nie nadaje. Takich lotów ile ty masz, kurde, 320 tylko impulsu właściwego. Wiesz ty co? Byś się uczył od tego. Ile to ma? No, 350. Właśnie. Lamusie. Dobra, patrzmy sobie teraz na księżyc, już prawie dolecieliśmy. Teraz powoli. Jak najwolniej. I dobra, gdzieś tyle. Dobra, wstawmy sobie cel. Teraz tutaj będziemy musieli zmienić tę orbitkę i jednocześnie wyhamować. Tą orbitkę i wyhamować. Za bardzo zmieniliśmy tą orbitę. O, gdzieś tutaj by musiała być zmieniona. Dobra, 0,0 jest idealnie w ogóle. Jeżeli nam się uda, to moglibyśmy to nawet za pierwszym razem ogarnąć. Dobra. Dobra, przyspieszamy czas, nie ma co.
Energia nam spada, nie dziwię się, ale też nie możemy nic bardzo zrobić. Znaczy, moglibyśmy otworzyć, ale boję się, że to mogłoby się źle skończyć. A póki mamy tej energii dość dużo, to nie będziemy. Kurde, za wolno, żem wcisnął. No nic, zobaczymy, jak to będzie. O, ile? O, całkiem git. Zmierzmy sobie tu prędkość. Jeszcze od dziupękę. I tak, pokażcie, jaka będzie odległość między nami. 12, 12, 6, 3 km tu będzie. Tu. Tu się będzie zwiększało. Tu jeszcze będzie szło na minus. Tutaj jest prawie idealnie. Dobra. Cyk. Zostanie nam 500 metrów. Ciekawe, co możemy z tym zrobić. Mam taki plan, że najpierw to zadokujemy, a później te paliwo zbędne przetransferujemy na statek. A tam jest jeszcze stacja w ogóle. Hehe, niedaleko, nie? Dobra. Już prawie. Dobra, do T minus, kurde, 4 sekundy i lecimy. Tutaj trzeba będzie arcyskami poprawić pewnie. 3, 2. Dobra, pokażcie, jaka to jest odległość. Arcyskami poprawmy. Dobra. Jak już mamy to ogarnięte, to przyspieszmy gdzieś do tego punktu. Cyk. Nakierujmy się na cel. I będziemy musieli w jego stronę przyspieszyć. A przynajmniej. Nie, spowolnijmy może. Będzie łatwiej. Mamy 4 metry. To na spokojnie to zużyjemy. I spowolnimy gdzieś tutaj, żeby to nam się wyrównało. Dobra, puść mi to. Ojej, to działa w drugą stronę. Dobra, coś takiego. Pokażcie mi antycel. Minusem jest to, że będzie ciemno, dlatego tutaj by się przydało zapalić światła i wszystko zamknąć. I to też. Dobra. Antycel właśnie. Dobra, coś tego typu. Silniczek właśnie. Idziesz na minimum. Przyspieszamy teraz czas. Spowolnimy tu jeszcze bardziej w ten sposób. Jesteśmy nakierowani na cel. Pokaż mi. Teraz będziemy na RCS-ach lecieli. O, ten. Tu mamy to. Tą stację byśmy musieli obrócić w ogóle, więc zahamujmy. Dobra. Obracaj się. Szybciej. O, gdzieś tutaj, żeby był widoczny port. Dobra.
I teraz musimy to pozmienić. Dobra. Musimy sobie cel dać tutaj. O. I obróćmy się teraz w stronę celu. Dobra. Przyspieszamy. Będziemy pod dużym kątem. Ale myślę, że to nie będzie jakimś problemem. Gdyż gra nas automatycznie poprawi. Fokus zajmij na cel cały czas. Już prawie jesteśmy. No, teraz tylko troszeczkę poczekać. Aż to się. Ej! To się nie połączy. To się nie chce połączyć. Dobra, odprośmy jeszcze raz stację. Dobra. Teraz ty do przodu. Na cel patrz. Dobra, coś tego typu. No i poszło. Z dymem wszystko. Dobra, pora co poprawić. Czyli jednak przyspieszanie czasu nie jest dobrym pomysłem, pamiętajcie. Teraz przynajmniej jak mamy taką odległość, to w łatwy sposób będziemy w stanie się tam dostać. Dalej jesteśmy pod kątem, ale już trudno, nic tu nie poradzę. Zapas paneli słonecznych wiozę, więc i no mi spróbujcie tutaj marudzić. I udało się, połączyliśmy się. Dobra, jeden. Przydałoby się to lekko obrócić jeszcze stąd. Dobra, wyłączmy światła. Okej, fajnie, fajnie, fajnie. Trochę nie wiem, jak to ustawić, tak szczerze. A jedyne co wiem, że tutaj brakuje paliwa. Cyk, cyk. I powinienem tutaj dać. Żeby mi tutaj szło. Ale jak to się robiło? To tutaj i to tutaj. I co? Wyłącz wymianę paliwa. Włącz wymianę paliwa. Albo wyłącz. I teraz może. O, dokładnie. Całe paliwo ciekłe i utleniasz nie pokażcie. A, to tak nie zadziała. To muszę na zbiorniki klikać. Dobra. Tutaj też muszę wyłączyć. Dobra. Nie zadziała, tak? Nie mogę z dwóch statków. Ajaj. Smutek trochę. Teraz pytanie, na którym. O, dobra, już mam. Do. Okej. Powolutku się już napełnia. Dobra. Teraz jeszcze tutaj. To odepnijmy, to podepinamy. I tutaj to chcę. Jeszcze raz to. I to. I teraz. O, teraz mogę.
Fajnie, jak to działa? Nie wiem. A co wiem? Też nie wiem. Dobra, możemy to odznaczyć. Ten science niech wróci na swoje miejsce. Teraz musimy obrócić to tak, żeby to jako tako działało. W zasadzie to chyba powinienem mieć statek jakoś tak dany? Nie. Dobra, dajmy statek tak. 15% możemy tylko zmienić. To jest smutne. Ale powinno nam wystarczyć. Skoro tam jest słońce, i teraz się obróćmy. Właśnie teraz, które obracanie wejdzie, wchodziło w grę. Dobra, coś tego typu zróbmy. O, żeby dupą być do słońca ustawiony. I teraz takie coś. O, gitara. Mamy dużo energii już. Teraz tak jak tam masz, mamy 18 nauki. O, prześlijcie mi naukę. Fuck yeah! Mamy naukę i mam jeszcze jeden wolny port dla lądowników, żeby powracać. Znaczy w sumie mam jeszcze tutaj port, jakby się uprzeć. A tak, włączmy tutaj paliwo. Od doku, nie, włączmy mianę paliwa. A, i z tego już nie można. No kurde, szkoda. Ale wyłączmy ten silnik. I wyłączmy ten silnik, żeby nic się nigdy nie stało. Jeden sam dostał ten na dole silnik. Dobra. Także dzięki za dziś. Ciao.